się na przejeździe kolejowym w Jaworze na ulicy Wojska Polskiego. Opis przejazdu. Znajdują się tutaj trzy sygnalizatory typu EHZ-82 z guzikami ED1 z generatorem EDG4. Jeżeli chodzi o napędy rogatkowe, tutaj mamy napędy EEG3 generacji drugiej, moje ulubione, bombardierowskie. I chcę wspomnieć, że jeszcze przejazd jest wyposażony w przejście dla pieszych, ale nie chciałem pokazywać. Dobra, tu jest przejście dla pieszych, przejazd jest monitorowany i mamy automatykę SPA5 lub SPR2. Więc oglądajcie dalej, aby nie przegapić tego nowego filmu. Przejazd kolejowy znajduje się na linii 147, atakowanie na 263 km i 806 km. No i oto kolejowej. Tutaj macie szlak na Legnicę. Tutaj macie szlak na Jawor i przy okazji najbliższa stacja kolejowa w tamtą. Tutaj macie szlak na Katowice i przy okazji najbliższa stacja kolejowa w tamtą stronę. To jest Jawor główny. W tamtą stronę oczywiście. No, to nie wiem, czy to jest automatyka SPA5 czy SPR2. Czy to są EHZ? No, to są 82. Kochane bombardiera ruchowce. No i mamy też monitoring, jakby się coś stało. Dobra, to zapraszam Was na przelot kolei dolnośląskich relacji Jawor główny, Legnica. Więc za chwilę Was zapraszam. Więc do zobaczenia na przelocie. Cześć, witam Was w kolejnej części. Za chwilę będzie jechał pociąg kolei dolnośląskich, więc przyszłem, aby jeszcze 2 minuty do wyjazdu z Jawora zostało mu. Więc albo nagram ten przelot, albo nie. Nie wiem. Bo wydaje się, że muszę nagrać ten przelot, a nie wiem, czy będę. Czy nagram go? Lepiej chyba, o tak. No, lepiej widać. Lampa błyskowa, halo. Przejazd jest z kategorii A lub B. Tego to nie wiem. Za minutę ma audio z Jawora. No, to jest nowy bombardier całkiem. Ale ja nie będę wam gadał po chce. Nagrę tą perełkę, kurde. Wejdę się nagrać. Ile? Ile będę mógł nagrać? No to. Blisko. Thank you.
teraz bez nie nadam przelotu. Ślama zaraz. No. Kurde, no. Co im się dzieje? Odwoli, poczekaj. No muszę się te światło włączyć, Jezu. Nagram rejestrację. Co ma opóźnienie? Czy to był znowu jakiś żart? Ach.